Dzień dobry, zapraszam na Neverwinter Nights. Kontynuacja Czarnego Stołu, ziemia niczyja dokładnie. Znalazłem coś ciekawego, tego napoju jeszcze nie było. To jest wersja chyba czaru tego z sówką. Nie, to jest mądrość sobie, to jest zupełnie co innego. Ale mikstura jasnego umysłu. Jasny umysł. Kurczę, nie wiem co to robi. Czy to jest po prostu właśnie zwiększenie atrybutu jakiegoś? Magiczna strzała. To pierwsze, to nie waży. Strzała wampira swoją drogą. Po drugie, to cenne. Ognisty agat. No, chyba cenne w sensie. Coś mi się język zaplątał. O! Panda! O! Pies! A to pies jest za 10 chyba, po prostu, co nie? Tak, pies jest za 10, dlatego mi się tak pomyliło. Goły gostek jest za 4. Bezwartościowy. A tu nie, tu jest jakiś... Nie, goły. Opancerzony. O, banan leci do boju. Banan dodaje na przykład 6 punktów obrażenia. Jego przykładowym walnięciu. To nie jest jakoś specjalnie dużo. Ale banan chyba zaraża innych, coś mi się tak wydaje, co nie? Powinien w każdym razie zarażać. A to jest cholernie przydatne, zwłaszcza im twardszy gościu. Nie, tak mi się wydaje, generalnie zarażenie jest takie dobre na dłuższe walki, że tak powiem. Im dłuższa walka, tym potencjalnie większy... O kurczę, ale... Duża tutaj normalnie banda chuliganów. Znowu następny cwan chce mi podeżnąć gardło za pomocą pałki. To muszą być prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie. Podrzynania gardeł pałkami. Okej. Okay. Tutaj jeszcze to mieszkanie jest, widzę to. O, mikstura kociej zwinności. Takie rzeczy są cholernie przydatne, właśnie te mikstury tego typu. Zawsze dobre przed jakąś cięższą walką. Jak na razie, a nie no, przy takich kurde cieniosach to nie ma sensu komentować na temat zbroi, że jest jakaś różnica. Jest w ogóle... Pff. Zobaczymy przy jakiejś prawdziwej bitwie. A banan jest... A czyli jednak ci goście chyba zarażają. Banan jest, właśnie widzę, zarażony troszkę. Ale na szczęście banan jest nieśmiertelny, tak jak Linu. Chyba, nie? Nie, no tak, bo można go przywołać zawsze. Mikstura błogosławieństwa, świetnie. A propos błogosławieństwa, Linu! Nie pamiętam kiedy ostatnio... Nie, no ja mam włączone, sorry kurde. O, tu jest to miejsce. A mówiąc to miejsce... Nie! Gościu, nie wolno tego używać, dobrze zwróćcie uwagę. Co za... Ha, mowa. Że on to sam z siebie zużywa. Nie wolno. Włożę to, kurde, do tego plecaka. Mam nadzieję, że nie wyjmie stamtąd. Chociaż pewnie wyjmie z nędzko. Nie zużywaj tego na Boga, to jest cenne. To mi kosztowało 1000. A wiesz, ile to jest 1000? To jest 19 razy tyle, co mam. Magiczne szurykeny. Nie mogę, kurczę, jakoś zdecydować, gdzie dawać te elementy. Zaraz, co to jest to? Piedziele, to chyba już jest bezużyteczne, co nie? To jeszcze trzeba sprawdzić, ten jakiś klubik podziemny. Fight Club. W tym. Przejdziesz tutaj? A chyba nie.
I tutaj jest właśnie ten Lorax, jeśli się nie mylę. Czy on się nazywa Lorax? Chyba tak. Nie jestem przygotowany. Mamy troszkę drużynę zużytą już, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Loxar nawet, nie Lorax. Nie wiem, co to jest Lorax. Chyba jakiś film taki był. Aha, to jest nic ciekawego. Jest tylko ambitny. To nie jest dużo, wbrew pozorom. I ma psa. Pies już nie żyje. I Loxar obstałem, że też już nie żyje w zasadzie. Ale ma kosę, skubaniec. Tak jak mówiłem kiedyś. No nie, dużo obrażeń potrafi zadać, ok, to trzeba mu przyznać. Ale kosa taka tak naprawdę nie nadaje się do walki w ogóle. O, nie, wcale nie jest taki dzień jas. Spróbuj mnie trafić teraz. No. O. Nice! Lubię to nawet, bym powiedział, kiedy daje mi się wygrać z takim gostkiem. Głowa Loxar? Aha, wiem, to się zanosi temu... no, temu panowie na początku. Swą drogą, to do tej pory nawet paskudna rzecz, jaką w ekwipunku zdarzało mi się nosić. Magiczny topor do rzucania? Ja pierdzie, to waży 28, no! Właśnie, po jeden na każdy. Do sprzedaży w każdym razie. Włożył to tam? Może to tak działa? Tak. Adamant. Tego bym... Już prawie uznałem to za kamień taki do... do tego, no... Do procy, o. Ja wiecie, jak to trwało. Przetwarzanie w mózgu. Ale cała moja drużyna została wybita przez tego dziada. I prawie ja, ale nie. Myślę, że jakbym miał ten napierśnik, to by było jeszcze troszkę łatwiej. Ale nie, no kurczę, bez przesady, to tylko dwa się różni. Aż tak dużo. Myślę, że samo rzucenie czaru, ta korowa skóra, zwiększa chyba o dwa. Czekaj, to... kamień. Odpoczynek, przywrócenie pająka. Wciąż czuję na sobie. A może to da się zrobić bez odpoczynku? Tak, ale i tak zrobię. W międzyczasie napiję się. I przyzywamy tak borsuka. Nazwałbym go Arbus w takim razie, jakby się dało, ponieważ nie mam pojęcia, skąd ja to wziąłem, ale nazywanie owocami, kurde, jakoś jara mnie czy coś w tym stylu, nie wiem co się dzieje. I teraz tak, wszystko tutaj chyba, nie? Bo to tylko wypad, żeby wyleczyć się, i znaczy Polinu, i głównie Polinu. Aha, wiem, jeszcze komentarz mi się przypomniał. Ktoś mówił, żeby sprawdzić tego Olefa. Natomiast ktoś inny wcześniej mówił, że Olef daje zadanie tylko paladynom. Zaraz się to okaże faktycznie. Przelecimy całego dialog całkowicie. Witaj w domu Tyra. Bez czytania. A, może to chodzi o perswazję. O! What the hell? Czy to jest losowe z tą perswazją? Udało mi się coś mu wyperswadować. Nawet nie wiem co, bo to przeskakiwałem szybko. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Byłem prawie pewien, że to nic nie da. Ale nie, okej.
Może szybko cię oceniłem. Wydajesz się dostatecznie szczery. Może zrozumiesz, dlaczego to zadanie jest tak ważne. Na kilka tygodni przed zarazą odkryliśmy grobowiec Mia Slazni Fairblade, która dużo podróżowała z Halletem Never, założycielem Neverwinter. Było to wielkie odkrycie i dało nam wskazówki co do miejsca pogrzebania fundatora miasta. Jeśli jego udałoby się nam odzyskać, to dopiero byłby sukces. Gdy rozpoczęły się zaraz, pewnie przestało się tym interesować. Wręcz przeciwnie, to są bardzo ważne powody, by szukać tych grobowców, zwłaszcza teraz, gdy zaraza wyniszczyła miasto. Ludzie są przerażeni, a brak postępów w pracach nad lekiem jeszcze bardziej osłabi ich nadzieję, a takie znalezisko z pewnością umocni ich ducha. Jest także szansa, że obok szczątków Halueta Nevera znajdują się potężne artefakty, ale nie pokładałbym w tych zbytniej nadziei. Pomogę ci w odszukaniu tych grobowców. Z radością to słyszę. Nie mogłeś lepiej trafić. Proszę, weź ten list noszą czy moją pieczęć. Informuje ona, że działasz za moim przyzwoleniem. Zabierz ją do Braileya na półwyspie. On ci pomoże. Pilnuje odnalezionego grobowca. Znajduje się w piwnicy domu we wschodniej części półwyspu. Jeżeli coś znajdziesz, wróć do mnie po nagrodę. No to oznacza, że przede wszystkim trzeba męczyć gości, mimo tego, że się nie udaje. Można to w nieskończoność robić najwyraźniej chyba. I to jest cholernie ważne, ale wpierw kontynuuję ten czarny staw, jak już zacząłem to kontynuuję często. Wrócę z tą głową do tego gościa. To będą punkty doświadczenia, za to swoją drogą. Idę tam. Już w tym epizodzie raczej nie uda się. O kurde. Mikstura wiedzy, tak po prostu wiedzy. Najwyraźniej. Ciekawe, ile ta jego głowa waży. Czy to coś waży, takie coś, jak się te, coś takiego ma? Tak, pół kilo waży jego głowa. To chyba niezbyt dużo jak na głowę, co nie? Można by tutaj jakieś dowcipy o głowach i półorkach, ale dobra. Mam głowę potwora, który się o to postrach. Udało się, udało ci się. Wiedziałem, że ktoś mu należycie odpłaci. Wiedziałem, iż istnieje jeszcze na tym świecie sprawiedliwość. Dzięki, stokrotne dzięki. 100 punktów doświadczenia i cholerne plus 3 do dobrego. Żałuję, że nie mam niczego, co mógłbym ci ofiarować. Nic prócz dozgonnej wdzięczności. Dziękości, ja pierdzielę. Spoko, plus 100 to... No, troszkę zawsze jakieś tam coś. Let's go. Zostało tylko tutaj takie coś. Tutaj chyba będzie za jakieś mieszkanie może i tyle. Luxar był nawet w miarę takim przeciwnikiem. Takim, tak na styk. Takim sam raz, można powiedzieć. No i jeden napój leczący. Dokładnie, został zużyty jeden napój. Jakoś nienaruszona chałupa? Nie, rozwalona z drugiej strony. Bełty. A w sumie może jednak kupię później te bełty paraliżu. Zaraz jak to jest... O kurczę, ten chód był naprawdę długi. Boczny chód. W sumie Linu by się błogosławieństwo przydało, generalnie, tak mówię. A, bo w sumie to nie. W sumie to na taką bandę to nas faktycznie nie ma sensu. Zostajemy zaatakowani. Cofa się troszkę. Czy to jest jakaś lepsza wersja? Nie, cały czas chyba ci sami. Zajmie się tobą banan. A jeżeli ma się z tobą zająć banan, to wiedz, że masz przerąbane. Meh. Powiedziałem, że to było takie meh. Zaraz zginiesz.
można go uleczyć? Swoją drogą, to zrobię też taki mały teścik. Przykładowo, chciałbym na przykład uleczyć gościa swojego. Użyj leczenie na gościu. Tak, to powinno działać, co nie? Tak, działa. Natomiast nie jestem pewien, ale w takim razie coś takiego to nie działa na innych, to tylko na siebie działa. Czyli to jest przewaga torby leczących w takim razie też, że po prostu można ich użyć na kimś. Natomiast na napoje leczące nie. A, to jest jakaś losowa książka, swoją drogą. Nie chcę gadać z nim. Akurat przesuńcie się, bo nie mogę nic nacisnąć. Anonimowy list. Czwarty, albo nie, trzeci. Nasi agenci pracujący w Neverwinter powiadomili nas, że Alibeth dostarczono pewną liczbę stworzeń z Waterdeep, które zostały umieszczone w zamku Never. A to już chyba było dokładnie, czy to było jakieś inne? Jeśli zgromadzone zostaną tam wszystkie te stworzenia, to odkryte zostanie lekarstwo na wiązłość śmierci i wszelkie nasze starania pójdą na marne. Nasi agenci nie będą w stanie przygotować ataku na zamek Never, tak jak miało to miejsce w przypadku Akademii. Tych, którzy służą Lady Alibeth, trzeba za wszelką cenę powstrzymać, zanim dostarczą te stworzenia w bezpieczne miejsce w zamku. Jeżeli ci się powiedzie, nagroda przekroczy twoje najśmielsze oczekiwania. Jeżeli jednak zawiedziesz, czeka cię ból i cierpienie. Ja pierdzie, co za... A nie, dobra, no kurczę, musisz to zrobić, ale jak ci się nie uda, to zginiesz. No kurde, opcja, no to co za opcja. Czeka cię ból i cierpienie, jakiego nie zna jeszcze żaden śmiertelnik. Niechaj żyje lud oka. I co, to są też te listy? Nie, to jest jedna złota moneta. I... Oni nie chcą, żebym to wziął, ale ja to wezmę. Jedna złota moneta. Warta tych 10 sekund. Tu na pewno będzie jeszcze jakiś domek, co nie? Ano. Mikstura wytrzymałości. Mikstura wiedzy, mikstura wytrzymałości. Teraz jakieś kurczę nowe rzeczy są. A nie, to jest użyj wytrzymałość. A to jest użyj identyfikacja. Czyli mikstura wiedzy to jest identyfikacja. A tu jest jeszcze dom, bym ominął. To wszystko później będzie do sprzedaży, te zwoje. A to co? A dom, dobra, myślałem, że to jest jakiś magazyn. Bardzo nieciekawy dom, nikogo tu nie ma. Biedna beczka, nawet biurka nie ma, tylko po prostu beczka. Jak można żyć w takich warunkach? Ja wam powiem, bez biurka. To się nie da tak. Trzeba wynająć jakiegoś kurde speca od kurde wnętrz czy coś. Dobra. No właśnie, tutaj mamy już biurko, czyli... Tutaj już można mieszkać przynajmniej. Tuż. Wiadomo, że ktoś się postara przynajmniej o kurczę. Srebrny pierścień. Oj, naprawdę tam jeszcze walczą z nimi? Serio? Dobra. Dobra, mam błogosławieństwo, przynajmniej teraz widać. Natomiast ono już się nie przyda, bo jak wejdę do czarnego stawu, tam chyba w ogóle nie ma żadnych zbirów, żadnych... zaraz, tu jeszcze było coś takiego. Pełen wóz. A, to sprawdzam? Nie, kolejny dziwny napój. Nowe same rzeczy, mikstura pomocy, to jest aid. Swoją drogą, po angielsku. I to jest to jakiś kurde... pół leczenie, pół błogosławieństwo, jakieś takie coś? A to już sprawdzam, co nie? A, dobra. Dobra, udało mi się dotrzeć tutaj do czarnego stawu i jak to wygląda? I to jest duże czy nie? Nie, to jest średnie, szczerze, tego co pamiętam. A to się nie liczy. To jest dopiero strefa buforła, tak na serio. Kapitan Bramy Harn. Witaj. Zatrzymaj się. Przedstawicielom plebsu nie wolno wchodzić do czarnego stawu.
Da im przejść, albo zrobi się bardzo niby głupcze. Czy nie słyszysz, co do ciebie mówię? Jednak jedynie straż i wysoko urodzeni mają wstęp do czarnego stawu. Koniec, kropka, teraz spadaj. Zważywszy, że działając bezpośredniego rozkazu Lady Alibeth, chyba powinieneś nieco spuścić z tonu. Nabijasz się ze mnie, przecież żaden gnom nie wstąpił dotychczas do straży. W porządku. Co w porządku? Nie w porządku. Straż miejska ma tylu nowych rekrutów, że ciężko mi w tym wszystkim połapać. Ale myślę, że słyszałem o tobie. Czy jest coś, co muszę wiedzieć o czarnym stawie? Cóż. Jest jeszcze problem z całym Meldanenem. Tak w sumie dziwnie brzmi. Całe szczęście, że nie spoczywa on na moich barkach, bo to dziwna sprawa. Kim jest Meldanen? To jeden z wysoko urodzonych, najprawdopodobniej czarodziej. Do tego o nie najlepszej reputacji. Nie chciałbym się zagłębiać w szczegóły. A spróbuję wypersuadować coś tam. Co tam powiedz? O! Kurczę, udało się. Trzeba jednak klikać w to, cholera. W porządku, chyba nic złego się nie stanie. No chyba, że... A tutaj jest w ogóle jakiś rzut? Coś w tym stylu? Nie, nie ma takich rzeczy. Chyba nic złego się nie stanie. No, chyba, że porazi mnie gnom z jasnego nieba, czy coś w tym stylu. Nie, nic w tym stylu chyba nie. Chociaż ma błyskawiczne bełty, więc trochę tak... Mógłby cię gnom porazić, jakoby to brzmi. Prawdą jest, że Meldanen gromadzi żywność. A przynajmniej, jak mówi Formosa, jedna z głośniejszych szlachcianek w czarnym stawie. Znaczy, gościu po prostu zbiera i nie daje innym, tak jakby, nie? Twierdzi ona, że żywność powinna zostać spożytkowana na potrzeby miasta, a ponadto chce zmusić czarownika do oddania jej po dobroci. Zdążyła już zdrowo namącić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiaj z Formosą. Z pewnością usłyszysz ją, gdy tylko wejdziesz na rynek. Właściwie to nic by się nie stało, gdyby ktoś wreszcie założył jej jakiś kaganiec. Czy jeszcze chcesz coś wiedzieć? Czy znasz kogoś często, jak to mógł potrzebować pomocy? To po prostu dzielnica bogatej szlachty, która nie ucierpiała od zarazy jak reszta miasta. Ja tam się zbytnio o nich nie martwię. Choć zdarzało mi się słyszeć, że w ostatnim tygodniu stary Samuel zniknął bez śladu. Biedny chłop pewnie wpadł do jeziora. Kim jest Samuel? No, to jeden ze starszych strażników. Turin ponoć go szukał. Może lepiej to z nim porozmawiaj. Powinien patrować najbliższą okolicę. Patrować knajpę oczywiście. Kaczma pod pustą ławą jest miejscem, w którym Turin spędza swój wolny czas. Dobra, a teraz przepuśćmy przez bramę. W takim razie noś tą tunikę strażnika. Nie jest spalenie, nie będę jakiejś durnej tuniki nosił, skoro mogę nosić zbroję plus jeden skórzaną, czerwoną przede wszystkim. To jest powód jej noszenia. Nie, powód jej noszenia jest też lekka na przykład i te sprawy. To jest czarny. Nie, w sumie nie, jest takim tak duży. Myślę, że troszkę mniejszy będzie. Ale przede wszystkim tutaj chyba nikt mnie nie atakuje. Antidotum? Kolejna nowa rzecz. Neutralizacja trucizny. U, jaka fajna muzyka to jest. Czemu nie możesz tego użyć? Jest w jakiejś dziwnej pozycji czy coś? Fluoryt. Jakieś fajne te pierścionki takie inne. Ciekawe, czy będą troszkę cenniejsze czy coś. A jest też Formosa od razu. Widz. Jest taka mącicielka, nie? Jak tam z czasem zdążę z nią pogadać? 6 minut. No dobra, nie będzie. To jest człowiek czy półelf? Chyba człowiek. Zbogacił się na naszej pracy. Nie ma teraz prawa skazywać nas na śmierć głodową. Kim jest? Pewnie należysz do straży miejskiej, jak sądzę. Mniejsza o to. Czy nie uważasz, że Meldanen powinien przestać gromadzić dobra i oddać swoje magazyny? Powiem tak, jeżeli robi to za swoje własne pieniądze, to zależy w sumie. Jest trudna sprawa. Jeżeli wykupuje, kurde, wszystko, co się da, to faktycznie może nie powinien wszystkiego wykupować. Czy mimo wszystko nie sądzisz, że ochrona swoich bliźnich jest obowiązkiem każdego człowieka? Kim jesteś? Nazywam się Formosa Laitanen, to jakby Finka jest jakaś. Szlachecka córka z czarnych stawu. Mogę siedzieć zamknięta za tymi murami z resztą szlachty, ale nie znaczy to, że przestałem przejmować się problemami tego miasta. Ludzie umierają z głodu.
chętnie pomogłabym im, gdybym miała jakąś żywność, ale w obecnej chwili tylko Mendany ją posiada. A rozdanie jej pośród potrzebujących to jedna z wielu rzeczy, jakie ten człowiek zwinien miastu. Powinien w ogóle być jakieś kurcze prawo w Never, że w trakcie, albo przynajmniej nowe prawo powinno zostać ustanowione w przypadku właśnie klęsek jakichś takich głodowych, to pewna żywność jest zgromadzona na cele jakieś takie ogólne. Kim jest ten cały Meldanen? Nie słyszałeś o Meldanenie? Cóż, musi być poza miasta, to pewne. Meldanen to zły człowieczek. Bezprawnie panoszy się po czarnym stawie, ponieważ ma dwa tytuły, magię i władzę, a myślę, że pieniądze i pieniądze. Czasem porywa ludzi do swoich bluźnierczych eksperymentów, a w swej siedzibie trzyma rozmaite magiczne paskudztwa. A cała okoliczna szlachta patrzy na to przez palce. Cóż, nie dam się zastraszyć przez takich jak on. Jego organizacja kupiecka od miesięcy gromadzi żywność i dobra w swej dzielnicy i w takiej chwili powinna oddać je potrzebującym, niezależnie czy Meldanowi się to podoba, czy nie. Co my tu mamy? Strasznie dużo opcji. Skąd? Nie wiem, czy się zgadzam, czy nie z tym trochę. Ale z drugiej strony to jest zadanie, więc chciałbym to... Kurde... Skąd wiesz, że tam znajdzie się jego skarbiec? Mówisz, jakby to się... Tylko to się liczyło. Meldany nigdy temu nie zaprzeczał, a wszystkie mieszkańcy Czarnej Stawy wiedzą, że to prawda. Jego magazyn znajduje się niedaleko stąd, ale jest bardzo dobrze chroniony zakręciami. Nie można się do niego dostać bez odpowiedniego klucza. W przeciwnym wypadku mieszkańcy miasta już dawno by go zdobyli. Wszyscy tak bardzo boją się Meldanena, że nie podejmują żadnych działań przeciwko niemu. Jakże łatwo jest siedzieć za tymi murami i udawać, że w ogóle nie ma żadnej zarazy. Kurde, nie ma takiej opcji, że nie wiem. Bo ja chciałbym wykonać to zadanie, ale... Tylko wyłącznie dla zadania, jakkolwiek to brzmi. Czyli mogę... A, dobra. Ciul tam. Powiem, że się zgadzam, aczkolwiek nie jestem pewien do końca, jak to jest. Ale powiedzmy, że tak powiedziałem to tylko dla własnych zainteresowań. Miło mi to słyszeć. Nieczęsto się dziś spotyka ludzi, którzy potrafią rozróżnić dobro i zło, a także mają odwagę, by otwarcie przyznać się do swojego zdania. Pytanie brzmi, jak należy postąpić w tej sprawie? Straż Miejska ma pełne ręce roboty z zaprowadzania porządku, a nie widzę się w roli przywódczyni podrywającej do czynu te wszystkie wystraszone myszki. Należy dokonać czegoś wielkiego, a to może zostać zrobione tylko przez osobę kompetentną i oddaną. Taką jak ty, panie. Czy zgodzisz się pomóc? Co dokładnie masz na myśli? To zależy. Czy masz coś przeciwko wykonaniu zadania, które większość nazwałaby kontrowersyjnym? Co to niby ma znaczyć? Na ogół nie sprawia mi to większych kłopotów. Musisz zdobyć klucz Meldanena, który da nam dostęp do jego magazynu. Zaś sam Meldanen musi zostać zabity, by nie musiał obawiać się zemsty tego potwora. Z tym to, szczerze mówiąc, zaczynamy mieć wąty. Meldanen żyje w otoczeniu otoczonej murami posiadłości w północno-zachodniej części Czarnej Stawu. Bramy są dobrze strzeżone, a cały mur ochroniony jest dodatkowymi zabezpieczeniami. Niemniej musisz znaleźć jakieś wejście. Nie chcę, byś zrobił to za darmo, rzecz jasna. Przynieś mi tu klucz, a dostaniesz ode mnie magiczny naszyjnik. Dodatkowo jestem w stanie zapłacić 500 sztuk złota za ząb Meldanena. Skąd masz kasę? To wszystko, co możesz mi co mogę ci zaoferować. A jest to cena co najmniej odpowiednia do trudności zadania. Nie udało się wyperswadować zaliczki. Nonsens. Masz do wykonania zadanie po ukończeniu, którego dostaniesz pełną nagrodę. Powodzenia, będzie ci to potrzebne. A czy nie lepiej było za te 500 kupić jakieś żarcie? Jakieś podejrzanie to wszystko wygląda trochę. Piesio. To za domostwo. Będę właził do domów. Po pierwsze, bo mogę. Po drugie, bo... O kurczę, jakie duże. Rezydencja szlachecka. Zirytowana kobieta. Co nam powiesz, zirytowana kobieto? Zirytowana kobieto? Jak ja to powiedziałem? Co to ma być? Czy to miasto już zupełnie wyszło na psy? Wynoś się stąd w tej chwili. Pracuję dla Straży Miejskiej, nie zrobię ci krzywdy. Nie podoba mi się twoje spojrzenie. Wynoś się stąd natychmiast. Dobra, właśnie wychodziłem. Masz coś?
Nie, nawet nie ma. O, koniec odcinka. Do usłyszenia, ludzie. Trzymajcie się.